Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Donald Tusk, były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry w Wałbrzychu. Dzień dobry. Panie premierze, słyszy pan Wałbrzych i co pan myśli? No, serce mi trochę szybciej bije, bo to jest miasto wyjątkowe. Ja myślę, że jako gdańszczanin może lepiej trochę rozumiem niż niektórzy inni fenomen Wałbrzycha i też ten wielki wysiłek i takie bardzo fajne, pozytywne napięcie, które pozwoliło z Wałbrzycha zrobić naprawdę kapitalne, takie bardzo wspólnotowe miejsce. Ale myślę też o konkretnej osobie, to znaczy o prezydencie Szełmeju, moim bardzo bliskim, serdecznym przyjacielu. Podziwiam go za jego determinację. Z takimi ludźmi naprawdę można duże, wielkie, wspaniałe rzeczy robić, nie tylko w Wałbrzychu. To na czym polega fenomen Wałbrzycha i fenomen Szełmeja w Wałbrzychu? Wałbrzych to jest miejsce, które jakby powstało na nowo. Tutaj wszyscy są skądś, prawda? To jest i jako pomorzanin, gdańszczanin dobrze to rozumiem, co znaczy ile nie tylko wysiłku trzeba włożyć, ale ile empatii, ile wzajemnego zrozumienia, żeby posklejać z tych różnych losów, z różnych miejsc, z różnych tradycji, posklejać na wspólnotę, która później potrafiła na przykład dźwignąć Wałbrzych właściwie no, prawie z upadku po roku 89. Wałbrzych był, to wasze doświadczenie po upadku górnictwa tutaj w Wałbrzychu było jednym z najbardziej dramatycznych. No, pamiętamy ten drastyczny poziom bezrobocia. Takie poczucie nawet beznadziei w jakimś sensie. A dzisiaj Wałbrzych, no nadal jest oczywiście dużo roboty, ale nieprzypadkowo, jak sądzę, prezydent Szełemej dostaje takie poparcie, bo ludzie widzą, że z Wałbrzycha można zrobić naprawdę jedno z najlepszych miejsc w Polsce i coś w tym jest. Tak, prezydent Szełemej powtarza, że Wałbrzych to jest miasto najbardziej dotknięte transformacją ustrojową po 89 roku w Polsce. Jakie wnioski z kazusu Wałbrzycha powinni wyciągnąć rządzący, na przykład wygaszając kopalnie na Śląsku? Sytuacja oczywiście dzisiaj jest inna niż w roku 89 czy 90 i nie powiem, że jest lepsza czy gorsza, tylko rzeczywiście inna i dzisiaj już dużo mniej emocji budzi sam jakby postulat przekształcenia także śląskiej gospodarki z tej węglowej, tradycyjnej, opartej na kopalniach, w dużo bardziej nowoczesną. I są wzory przecież w Europie. Tutaj nie trzeba tak do końca odkrywać Ameryki, bo przecież jest dużo miejsc takich, które przypominają Górny Śląsk, jeśli chodzi o charakterystykę i geograficzną, i przemysłową, kulturową. I to są miejsca w Europie, które dobrze sobie poradziły z taką transformacją. Górny Śląsk może być naprawdę takim centrum innowacji, takiego bardzo nowoczesnego przemysłu, zupełnie innego typu energetyki. Ja nie widzę żadnej przeszkody w tym, żeby to właśnie na przykład na Śląsku powstały centra, które przygotują nas do takiej rewolucji wodorowej. Na przykład, to jest ten typ energii, o którym wszyscy sądzą, że ma przed sobą wielką przyszłość. I tak naprawdę no, Górny Śląsk pokazuje, że nikt nie jest skazany na jakiś taki determinizm, że nie da się niczego zrobić. Na Górnym Śląsku widać wyraźnie już takie wyspy sukcesu. Są niektóre miasta, które naprawdę pokazują, no bo znam dobrze Gliwice, tam widać było wyraźnie, że transformacja może się udać. Mamy ciągle miasta, gdzie nie z winy ludzi, ciągle jest bardzo ciężko, są bardzo zdewastowane, tak jak Bytom czy Ruda. Tak? I ja wiele miesięcy pracowałem na przykład w Jaworznie, tam z kolei widać, no to jest tak, powiedziałbym, w połowie drogi, ale ludzie dają radę. Wszędzie, gdzie jest jakiś pomysł, gdzie jest pomoc władzy i już nie ma tego takiego negatywnego, konfliktowego podejścia, że ludzie już nie chcą za wszelką cenę bronić kopalni wtedy, kiedy widać, że lepiej tam zrobić coś innego. A ja na przykład powiem szczerze i z wałbrzyskiego doświadczenia, i z czasu, kiedy byłem premierem, też nabyłem pewnego doświadczenia, z którego wynika, że z ludźmi trzeba rozmawiać, nic na siłę. Że czasami trochę czasu warto poświęcić i pieniędzy, że szczególnie jak się zmienia ludziom jakby całe otoczenie, nie tylko miejsce pracy, ale przecież też obyczaj, kulturę, to trzeba w to włożyć bardzo dużo takiego ostrożnego wysiłku, dużo więcej pieniędzy czasami. Nie chodzi tutaj tylko o gotówkę, o tą gotówkę do kieszeni, ale żeby
ta transformacja, która tam jest przecież trudniejsza niż na innych terenach, żeby ona nie była dotkliwa dla ludzi, tylko żeby była szansą. Tak, ale transformacja Wałbrzycha też była przygotowywana na wzorcach belgijskich, no ale się nie udało. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No ale mówimy na szczęście o dość zamierzchłej, przeszłości. Ja wolę patrzeć na politykę jako na zadania, które są do wykonania, które są przed nami. I ja mam wrażenie, pełna zgoda, nie zawsze władza centralna robiła rzeczy, które tutaj Wałbrzyszanom mogły się podobać, ale jeśli znowu otworzymy dużo więcej przestrzeni dla, na przykład dla samorządu, to ja sądzę, że tacy ludzie, i będę z uporem maniaka powtarzał to nazwisko, jak Roman Szełemej na przykład, jeśli oni będą mieli więcej decyzji w ręku, bo teraz im się zabiera te decyzje, i więcej pieniędzy, bo teraz te pieniądze trafiają do centrali, to was czeka jeszcze naprawdę nie jedna piękna przygoda tutaj w Wałbrzychu. Jestem o tym przekonany. Przede wszystkim, żeby wam nie przeszkadzano, to jest najważniejsze. Wałbrzyska Platforma ma 146 członków. Czy w 130-tysięcznym mieście i w powiecie, który liczy kilkadziesiąt tysięcy osób, to nie jest za mało oczywiście? No jest ile jest. Dla mnie dużo ważniejsze jest oczywiście to, ile ludzi głosuje i jakość tego członkostwa, jakość ludzi, którzy Platformę prowadzą. Ja jestem bardzo zadowolony z lidera miejscowej Platformy. Coś przeczucie mi mówi, że właśnie dokonania takich ludzi jak to, co robi wasz prezydent i nie tylko, też jego otoczenie, że te przykłady może mają większe znaczenie niż ten aparat partyjny i wielka baza członkowska. Ale usłyszał pan dzisiaj gorzkie słowa od Wałbrzyszanina, który uważa, że parlamentarzyści się może nie do końca sprawdzają. Tak, ja też słyszę od mieszkańców Wałbrzycha, od moich widzów, od czytelników, że oczekują od parlamentarzystów jednak więcej, że nie chcą takiej platformy festynowej, tylko chcą działaczy, takich, którzy będą się bić tak jak pan, jak pan powiedział dzisiaj. Ja mam nadzieję, że daję w jakimś sensie przykład tym wszystkim, którzy się może trochę rozleniwili, nie chcę używać nazwisk, może odzwyczaili się od wygrywania, bo jakby wygrywanie daje taką motywację do codziennej pracy. Też będę wyciągał wnioski. I to będą też wnioski dotyczące list do przyszłego parlamentu. Ja tylko wiem i znowu Wałbrzych jest dobrym miejscem, bo bardzo wyraźnie widać właśnie w Wałbrzychu, że jak się ciężko pracuje, jak się wierzy w ludzi, dla których się pracuje, to można osiągać wyniki zupełnie nieprawdopodobne. Tak? Można mieć 80% poparcia, będąc z Platformy w Wałbrzychu. Tylko trzeba bardzo ciężko tu na miejscu dla ludzi pracować. Mówi pan o wspólnej liście opozycji. A jak wyobraża pan sobie ułożenie na przykład listy w okręgu wałbrzyskim, gdzie będzie pan musiał pogodzić ambicje Tomasza Siemoniaka, Marka Dyducha z Lewicy, prawdopodobnie Marka Kubali z Koalicji Polskiej, z PSL-u. To taki wałbrzyski biznesmen, który po 22 latach walki o sprawiedliwość w sądach prawdopodobnie w lipcu usłyszy wyrok i dostanie bardzo duże odszkodowanie od państwa za nieprawidłowe aresztowanie. Jest jeszcze Katarzyna Mrzygłocka, jest Monika Wielichowska. Będą też inne ugrupowania. Przedstawiciele innych ugrupowań. To nie jest źle, nie? Jeśli pan nie kierujący pracami Platformy tak z głowy jest w stanie wymienić kilkoro kandydatów, to nie jest źle, ale ja mogę też powiedzieć, bo to jest zadanie dla mnie niezwykle ważne. Mam trochę wyrzuty sumienia, że wróciłem na tę scenę polityczną, a jednak mam już swój wiek. Bardzo mi zależy na tym, żeby Platforma była także ruchem nakierowanym na przyszłość. Więc ja nie mam w tej chwili żadnej informacji, jeśli chodzi o kształt listy. Nawet gdybym miał to już poukładane w głowie, i tak bym tego w tej chwili nie powiedział, bo to wymaga delikatności i poważnych rozmów. Ale z całą pewnością znajdzie się także tu na liście miejsce dla większej ilości kobiet i przede wszystkim dużo młodszych ode mnie ludzi. Bardzo bym chciał, żeby ta wałbrzyska lista była wzorcowa także, jeśli chodzi o udział wyraźnie młodszych ode mnie. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dzięki.